Cześć, witam was serdecznie. Dawid Maron z tej strony, Spad TV. I kolejny odcinek Grać czy nie w moim wykonaniu. A na tapecie, tak jak widzicie, Bioshock Infinite. Ja specjalnie trochę zwlekałem z tym tytułem i zapowiadaniem na temat tej gry, bo cały kurz, który zaraz o premierze się uniósł do góry, musiał opaść i z tego co widzę, podzielił on trochę ludzi na dwa obozy. Pierwszy z nich to ten, który jest strasznie niezadowolony. Ten, który narzeka i ma jakieś ale i problem generalnie z tą grą. I to jest okej, okay. To jest jakby normalna kolej rzeczy. I drugi ten obóz, w którym też po części ja się znalazłem, to ten, który zachwyca się tą grą i mimo tego, że gra nie jest idealna, wciąż potrafi docenić pracę włożone w ten tytuł i zachwyca się tą grą. Pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać zaraz po odpaleniu gry, czy to jest dalej Bioshock? Otóż według mnie nie. To nie jest Bioshock ani jeden, ani dwa. Oczywiście są rzeczy, które nawiązują do tych tytułów, poprzez chociażby mechanikę, która jest bardzo podobna, ale to nie jest Bioshock ten z Rapture. To jest zupełnie jakby inny tytuł, inna gra i zupełnie inaczej do tego tytułu się podchodzi. Można by się pokusić o stwierdzenie, że Bioshock Infinite mógłby istnieć zupełnie jako nowa marka. Tylko czy to automatycznie przekułoby się na sukces? Na to, jaki szum wokół siebie gra zrobiła? No, wydaje mi się, że nie. Dlatego został Bioshock, który z Bioshockiem nie do końca ma dużo wspólnego. O czym chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć o samej grze. Ja nie będę się bawił w analizatora, rozczłonkowywacza. Tą jakby pracę zostawiam innym. Ja chcę wam powiedzieć, czym jest nowy Bioshock i z czym on się je i jak powinno się ten tytuł postrzegać i co w tym tytule jest naprawdę mocną stroną i czym ten tytuł jest i czym on żyje tak w ogóle. Tak więc, miły słuchaczu, zanim zaczniesz oglądać materiał dalej, chcę się ciebie zapytać, czy ty naprawdę wiesz, czego oczekujesz od tej gry? Czy wiesz, że to jest FPS? Że to nie jest gra RPGowa? To nie jest otwarty świat a la GTA? I nie znajdziesz tutaj dialogów i sekwencji rozmów znanych chociażby z Mass Effecta. Także jeżeli to są rzeczy, których szukasz w Bioshocku, to tu ich nie znajdziesz i myślę, że dalsza część materiału nie jest skierowana do ciebie. Bioshock to przygoda wypełniona po brzegi kontrastami, masą detali, świetnym światem, masą ciekawych lokalizacji i fenomenalną fabułą. To są te rzeczy, które tą grę absolutnie wyróżniają i nadają jej charakter. To są te, jakby można powiedzieć, najważniejsze punkty zaczepienia. Tak jak wspomniałem na początku, oczywiście są pewne rzeczy, które nawiązują do pierwszej i drugiej części Bioshocka. To chociażby wymiana plazmidów na wigory i mechanika związana ze strzelaniem i ulepszaniem naszych broni. Także to są rzeczy, które w pewien sposób mogą być nam znane. Natomiast zupełnie nową sprawą będzie sam świat, sama Columbia, w której będziemy się poruszać, w której będziemy próbowali odnaleźć się na nowo, bo nie jak ma się ona do Rapture. Kolejna ważna rzecz to Elizabeth. Elizabeth, która na grubo przed premierą już przykuwała naszą uwagę i była bardzo mocno podkreślana i zaznaczana przez samych twórców. I tak faktycznie jest. Cała fabuła, cała historia, wszystko dzieje się wokół Elizabeth, wokół tej postaci i jak przekonacie się sami, ta postać jest bardzo fajnie zaimplementowana do tego całego świata i gra się przy boku Elizabeth, albo to można odwrotnie, ona przy naszym boku jest naprawdę bardzo fajnym, ciekawym urozmaiceniem. Na początku bałem się, że ta postać będzie taką przeszkadzajką, że trzeba będzie o nią dbać, pilnować, jak takiego dziecka. Okazuje się, że nie, zupełnie jest odwrotnie. Elizabeth potrafi zadbać o siebie, a automatycznie podczas różnych sytuacji potrafi też zadbać o to, aby poszukać o stosownej amunicji, która w danej chwili nam się kończy, ewentualnie monitorować nasze zdrowie i nasze sole, taki odpowiednik many, aby w odpowiednich chwilach nam to podrzucić i rozgląda się po tym całym terenie za tymi różnymi rzeczami. Oprócz tego potrafi nam otwierać za pomocą takich wsuwek do włosów różnego rodzaju sejfy i zamknięte pomieszczenia, także benefitów z posiadania u boku Elizabeth jest naprawdę sporo i to się naprawdę trzyma i ma to ręce i nogi. Kolejna sprawa to Skyline, czyli podróżowanie za pomocą tych powietrznych trakcji szynowych, o ile można tak to nazwać, takie torowiska, które wiszą w powietrzu i pozwalają nam przemieszczać się z miejsca na miejsce,
a czasem w różnych walkach też korzystamy jako dodatkowych uników. Można za pomocą tego uciec, gdzieś podleczyć się, wziąć innego rodzaju amunicję, więc Skyline i samo podróżowanie Skyline'em jest ciekawym doświadczeniem, ale to nie jest coś, co jest czymś wyjątkowym. Jest to fajne urozmaicenie, widać ten rozmach, ten świat, to co nas otacza. Widzimy to, jak to jest ogromna ta Columbia i to jest jakby największy plus i takie podkreślenie faktycznie ogromnego świata, w którym się znajdujemy. A tak poza tym, no nic specjalnego, ale mówię, jest to świetne doznanie i kilka takich przejażdżek naprawdę dobrze każdemu zrobi. Zamiast toników pojawiły się tak zwane giry, czyli takie upgrade'y, które w danej chwili modyfikują pewne nasze umiejętności, ewentualnie dodają pewnych zdolności, które mogą nam się przydać, czy to w walce, czy w przemierzaniu dodatkowych terenów. Myślę, że jest to całkiem sensowny zamiennik. Nie jest tego może tak dużo jak toników, bo toników jednak była ogromna ilość. Natomiast jest tego na tyle, że można pokombinować i każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejna nowa rzecz to tarcza. Pojawił się tak zwany shield i niemal od samego początku posiadamy już taką umiejętność, czyli zanim jakiekolwiek pociski będą w stanie zadawać nam obrażenia, muszą przebić się przez taką ochronną tarczę i to myślę, że ci gracze, którzy na przykład grali w Borderlands, będą wiedzieli, o czym ja mówię. Cóż mogę powiedzieć na koniec? Cały ten wizualny lukier, ta nieprawdziwość i taka nienaturalność całej Columbii powoduje, że mamy takie poczucie niepewności, takiego strachu, takiego lęku przemierzając tą całą Columbię. I wydaje mi się, że niewiele jest takich gier, że po napisach końcowych człowiek siedzi w fotelu, myśli, zastanawia się i kłębi mu się w głowie masę różnych pytań, na które wciąż nie posiada odpowiedzi albo nie jest sobie w stanie sam odpowiedzieć. Tak właśnie kończy się Bioshock, że człowiek wyłącza grę i myśli. Myśli. Ciężko coś takiego zrobić i niewiele gier takich w życiu miałem, żeby doprowadzały mnie do takiego stanu emocjonalnego, że człowiek jednak próbuje to analizować. Jeszcze raz, dlaczego? Skąd to się wzięło? Skąd ten pomysł? Także jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat Bioshocka, to zapraszam do naszego 45. podcastu, gdzie z Robertem bardzo mocno omówiliśmy ten tytuł, dość szeroko. I myślę, że tam dowiecie się kolejnych szczegółów. Natomiast jeżeli ktoś chce zagrać, chce spróbować i myśli, że ta gra jest dla niego, to myślę, że na pewno się nie zawiedzie, a wszystkich fanów uniwersum w ogóle Bioshocka, tym bardziej ta gra powinna jakby udobruchać. Także z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zapraszam za jakiś czas na kolejne materiały Grać czy Nie, a tymczasem zapraszam na padtv.pl, na naszego Facebooka. Śledźcie, co robimy, śledźcie, co się dzieje u nas i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!